Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Za oknem naprawdę jest bardzo ciemno, ale wiem, że mnóstwo z Was już bierze się za plany na ten nowy rok 2021 w temacie ogrodu i planujecie, jakie rośliny będziecie w swoich ogrodach mieć. Przygotowałam dzisiaj wideo o tym, jakie byliny moim zdaniem powinniście mieć w swoim ogrodzie. Oczywiście to mój subiektywny wybór moich 10 ulubionych bylin. Zapraszam na ten odcinek. Bylinach będziemy sobie rozmawiać, ale jak się domyślacie, wokół mnie nie są byliny, tylko inne rośliny. Ja, ponieważ jest tak ciemno i do ogrodu naprawdę ciężko wyjść, bo jest strasznie zimno, cały czas otaczam się roślinami domowymi, żeby jakoś przeczekać ten ciężki czas teraz zimowy, bo już sercem jestem w ogrodzie, już mam ochotę po prostu wbić paznokcie w ziemię i ryć i po prostu działać. No ale niestety jeszcze kupa czasu przed nami, ale zostaje nam aktualnie planowanie, budowanie naszych marzeń, takich rabat w naszych głowach i to robimy. Dlatego dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o bylinach, bo warto zaplanować, jakie rośliny chcemy mieć w ogrodzie. Rozmawialiśmy sobie już w wideo o błędach, jakie robimy w ogrodzie. Podlinkuję Wam tutaj je u góry. I wielokrotnie mówiliśmy o tym, że czasami jest tak, że nadchodzi wiosna, ruszamy do centrum ogrodniczego i widzimy przepięknie kwitnące rośliny, łapiemy jedną, drugą, trzecią i później tak stoimy w ogrodzie i nie wiemy, gdzie mamy je wsadzić. To był chyba najczęściej popełniany błąd, o którym Wy wspominaliście na Instagramie. Dlatego wydaje mi się, że warto w styczniu, w lutym i w marcu zrobić sobie taki plan tego, co chcemy mieć w ogrodzie, jakie rośliny nam się sprawdzą, dobrze poczytać o tym, czego te rośliny potrzebują i w jakich miejscach będą rosły najlepiej. Dlatego dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o tych bylinach, kiedy one kwitną, dlaczego je lubię i w jakich miejscach Wam się sprawdzą i z czym można je łączyć i dlaczego je mam w danych miejscach, a dlaczego w innych się nie sprawdziły. Dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę ogrodową, od razu powiem, cóż to są te byliny. Są to rośliny zielne, wieloletnie, które nie mają zdrewniałych części na górze. I ta górna, nadziemna część obumiera nam każdej bardzo późnej jesieni lub jesieni. Możemy ją ściąć właśnie jesienią albo wczesną wiosną. Mówiłam Wam o tym w jesiennych wideo, o tym, że można robić tak, że zostawić te kwiatostany dla ptaków. Ja ze względów higienicznych i małej ilości pracy bardzo często ścinam tę górę już jesienią. A później wczesną wiosną zaczynają nam wybijać pędy, pojawiają się liście. Dzięki temu, że nie mamy tych części zdrewniałych, jakichś takich części zimozielonych, bardzo wyglądają zdrowo. Mamy taką masę zieleni wczesną wiosną, a później latem lub późnym latem, bo one kwitną w różnym okresie, mamy przepiękne kwiaty. W ogrodzie oczywiście warto połączyć byliny z innymi roślinami, czyli warto mieć drzewa, krzewy, byliny, kwiaty jednoroczne, rośliny zimozielone. Kiedy mamy taką niesamowitą różnorodność przeróżnych roślin, to wszystko fantastycznie się łączy. Zapomniałam oczywiście o cebulowych. Ja bardzo lubię byliny między innymi dlatego, że kiedy skończą już kwitnąć tam na przykład tulipany czy hiacynty, te świeżo wychodzące pędy bylin zasłaniają nam te usychające liście naszych tulipanów i dlatego tak je lubię, że coś było wcześniej piękne, później nie wygląda najlepiej, a na to wychodzi nam taka świeżo zazieleniona bylina, zasłania ten widok, który nie jest w tym momencie dla nas piękny, a musimy przejść ten fragment, żeby następnego roku tulipany nam fantastycznie wróciły i dzięki temu, że właśnie mamy bylinę, ona robi efekt i ten element niezbyt piękny jest zasłonięty. Ok, to teraz powiemy sobie o tym, jakie moim zdaniem byliny warto mieć w swoim ogrodzie. Oczywiście lista jest subiektywna, bylin są po prostu tysiące. Tych odmian jest teraz dostępnych ogromna ilość, także ja opowiem Wam o tych, które cenię sobie najbardziej, które moim zdaniem są ciekawe i lubię mieć ich coraz więcej w ogrodzie, bo
po pierwsze są raczej bezproblemowe, a po drugie kwitną pięknie, tworzą klimat mojego ogrodu takim, jakim go znacie, ale moje ulubione byliny nie muszą być waszymi ulubionymi i oczywiście mam nadzieję, że w komentarzach napiszecie mi, jakie wy kochacie w swoich ogrodach albo jakie chcielibyście w nich jeszcze dołączyć. Bylina numer jeden to oczywiście kocimiętka. Jeżeli oglądaliście już wcześniej wideo z mojego ogrodu, szczególnie spacer po ogrodzie czy wideo o czosnkach, wiecie, że w moim ogrodzie ilość kocimiętek jest zatrważająca niemalże. Uwielbiam tę bylinę. Niesamowicie kwitnie, daje takie wrażenie chmury fioletowych kwiatów. Uwielbiają ją pszczoły, uwielbiają ją motyle. Nie ma jakiegoś interesującego zapachu, ale efekt wizualny jest niesamowity. Sprawdza się w niemalże każdym miejscu. Ja mam je w miejscach niesamowicie nasłonecznionych, mam także w miejscach półcienistych i kwitnie wszędzie niemalże tak samo. Oczywiście zawsze jest lepiej mieć ją w troszeczkę bardziej nasłonecznionym miejscu, ale naprawdę sprawdzi Wam się i na mniej żyznej glebie, i na bardziej żyznej. Możecie spodziewać się, że na glebie bardziej żyznej będzie po prostu rosła nieco większa, co może powodować większe wykładanie się. Także u mnie najlepiej sprawdza się w takich miejscach, gdzie jest 6 do 8 godzin światła i staram się nie nawozić jej nadmiernie, bo ona wtedy czasami rośnie zbyt wysoka i ma taką tendencję do wykładania się. Ale oczywiście też można sobie z tym poradzić i już mówię Wam, co robię, aby nie rozkładała nam się po ogromnych deszczach. Wobec wszystkich moich kocimiętek stosuję zasadę Chelsea Chop. Chelsea Chop pochodzi od nazwy Chelsea Flower Show, który odbywa się w Anglii zawsze w okolicy 20 maja. I właśnie w tym terminie Anglicy wymyślili sobie, aby przycinać kocimiętki, przynajmniej ich część. Dzięki temu część byliny zakwitnie nam nieco później. I ja robię w ten sposób, że część kocimiętki na przykład z tyłu obcinam właśnie w okolicy 20 maja. Tnę ją dosłownie o tyle, co przyrosła, to ścinam z tego dosłownie 2/3 tej byliny, a front zostawiam. Dzięki temu mamy taką sytuację, że front zakwita nam jako pierwszy, a to, co przycięliśmy, zakwitnie nam kilka tygodni później. I dzięki tej metodzie mamy przedłużone kwitnienie o parę tygodni, bo bylina, szczególnie jak już jest troszeczkę starsza, ma tych kwiatów naprawdę mnóstwo. Potem robię w ten sposób, że kiedy ta pierwsza część, ta, która nie była przycinana, już przekwitnie, także ją ścinam. I kiedy kończę ta z tyłu, znowu zakwita nam front. W ten sposób mam kwitnące kocimiętki niemalże przez cały sezon. Oczywiście pokażę Wam dokładnie, jak to robię na wideo, kiedy przyjdzie ten czas, ale pamiętajcie, Chelsea Chop to jest w ogóle świetny sposób na bardzo wiele bylin. Na początku, kiedy kupowałam pierwsze kocimiętki do swojego ogrodu, kupiłam je po prostu jako kocimiętkę Fasena. I to było tyle, nie było tam napisane, jaka to jest odmiana. Mam je do dzisiaj w swoim ogrodzie, pięknie kwitną. A potem poczytałam o nich oczywiście więcej i udało mi się przez internet zamówić już je w odmianach. Świetna odmiana to Walker's Law, bardzo niska, nie rozkłada się, naprawdę bardzo ją lubię i w tym roku podzieliłam już te swoje Walker's Law i mam je w dwóch miejscach, tam przy tej naszej pergoli, gdzie rośnie róża Constant Spray. Natomiast druga odmiana, jeżeli szukacie bardzo wysokiej kocimiętki, która jest sztywna i przenigdy się nie rozkłada, ale jest ogromna, nazywa się Six Hills Giant i tak jak nazwa sama Giant wskazuje, jest naprawdę olbrzymia. Ja kupiłam ją nieco mniej jej sztuk, okazało się, że dostałam wszystkie z właśnie tej odmiany i posadziłam ją na froncie rabaty i ona tam zdecydowanie się nie sprawdza, była zbyt wysoka, zasłaniała róże, które były za nią i w tym roku wykopaliśmy je i przesadziliśmy je na front domu, ale jeżeli macie takie miejsce, w którym chcecie, żeby była taka właśnie pokaźna bylina, wysoka, nie na froncie rabaty, to Six Hills Giant naprawdę świetnie Wam się sprawdzi. Bylina numer dwa to przywrotnik ostroklapowy. Po angielsku ta bylina nazywa się Lady's Mantle. Jest przepiękną byliną, przepięknie kwitnie. Jej kwiaty fantastycznie nadają się do bukietów. Ja mam ją posadzoną w takim miejscu, które jest półcieniste i to jest bardzo dla niej dobre miejsce. I jest tam także dość wilgotno. To jest bardzo istotne, aby przywrotnik
wkopywać w miejscach, w których nie jest zbyt sucho. Ja niestety popełniłam na początku błąd i posadziłam go na rabacie, w której jest dość sucho i jeszcze grasowały tam mrówki. I okazało się, że on tam rósł naprawdę. No rośnie, ale jest taki rachityczny. Natomiast w tej miejscówce, gdzie mam bardzo żyzną glebę, wilgotną, ale nie taką, wiecie, nie zastoję wody, tylko dobrze nawodniona gleba, żyzna. To, co tam się dzieje, on nam zarasta całą ścieżkę, rozrasta się w niesamowitym tempie, chociaż jest tam chyba 2 albo 3 lata. Ale tempo jego wzrostu w stosunku do tego drugiego przywrotnika, którego mam właśnie w takim suchym miejscu z tymi mrówami, mnie przekonało do tego, aby wybierać właśnie taką miejscówkę z wilgotną glebą. Przywrotniki polecam Wam dlatego, że mają niesamowite mięsiste liście. Kiedy spadnie na nie deszcz, to jak one wyglądają, to jest to, co kocham w ogrodzie. To jest po prostu czysta sztuka. Warto po prostu rano pójść sobie i zobaczyć. Dzień dobry, kociu. Pójść sobie i zobaczyć, jak te liście wyglądają, a potem pojawiają się te kwiaty. Ich kolor jest tak niesamowicie elektryzujący, taki elektrycznie żółty. Chodź tutaj do nas. Opa. Elektrycznie żółty i naprawdę wydaje mi się, że warto tę roślinę wprowadzić, między innymi dlatego, że fajnie jest ją potem dodać do bukietów i wygląda naprawdę przepięknie. Także to jest nasz numer 2. Pamiętamy, miejsce półcieniste i spora ilość wilgoci. No dobra, kocia nas opuściła, ja się otrzypuję z kłaczków, nie wiem jak wasze koty, u nas po prostu już zaczęły gubić sierść, co jest, to jest dobry znak, wiosna już niedługo do nas przyjdzie. Ale mówimy sobie teraz o bylinie numer 3. Bylina numer 3 to brunera. Ja brunery mam dopiero od paru lat w ogrodzie i zakochałam się szczególnie w tych odmianach o takich srebrzystych liściach. Jack Frost, Silver Heart i wszystko co ma silver w nazwie będzie właśnie tego typu brunerą, bo klasyczna brunera jest zielona, natomiast mi bardzo, ale to bardzo podobają się właśnie te takie srebrzyste, metaliczne liście. Do tego fantastyczne w brunerach jest to, że one kwitną na niebiesko, mają takie kwiaty, które przypominają kwiaty niezapominajek. Świetnie to wygląda. Mamy na rabacie wśród tulipanów właśnie brunery i potem jak nam te liście tulipanów usychają, to tam wszystko jest zasłonięte właśnie tymi przepięknymi liśćmi oraz tymi niesamowitymi kwiatami, które utrzymują się naprawdę dość długo. Także brunera numer 3. Bylina numer 4 to w sumie powinna być bylina numer 1, bo wielokrotnie już w jednym wideo mówiłam o tym, że to jest moja ulubiona. Nie wiem ile razy powtórzyłam, że to jest moja ulubiona bylina, ale jest to geranium rozan. Bodziszków jest mnóstwo, natomiast ten bodziszek rozan jest moim ulubionym dlatego, że kwitnie nieprzerwanie. Jest to najdłużej kwitnąca bylina, nie sprawia żadnych problemów, bardzo szybko się rozrasta, sprawdza się w miejscach półcienistych, wilgotnych, słonecznych. Mam ją po prostu w ogromnej ilości miejsc w ogrodzie i oczywiście na miejscu nieco bardziej nasłonecznionym z dobrą wilgocią rozrasta się szybciej, ale nie mam problemów, mam posadzoną ją przy tujach, tam gdzie pod spodem są korzenie brzóz i to jest miejsce półcieniste i także kwitnie bardzo obficie. To miejsce przy brzozach dla mnie zawsze jest takim miejscem bardzo trudnym, i ciężko mi tam utrzymać rośliny w takim stanie jakby najlepszym, w jakim bym chciała, natomiast tam ono sprawdza się fantastycznie, nie choruje, nic jej nie żre. I ta długość kwitnienia zakwita w czerwcu i kwitnie do przymrozków. Pokazywałam Wam na Insta Stories, że kwitła jeszcze w listopadzie, dopiero jak przyszły te takie konkretne przymrozki, bo nawet nie ruszyło jej to, że było jakieś -1, chociaż powinno. Dopiero jak przyszły jakieś takie -3, to ją ścięło, no i wtedy wiadomo, już nic z tego nie będzie. Natomiast co kwitnie od czerwca do listopada, co nie jest rośliną jednoroczną, naprawdę ciężko znaleźć aż taką bylinę. Także geranium rozan nadal dzierży ten tytuł mojej ulubionej byliny. Bylina numer 5 to ostróżki. Nie będę chyba nawet mówić o konkretnych odmianach, bo na pewno znajdziecie takie, które będą Wam się podobały. Jest mnóstwo kolorów, mnóstwo odmian. Ostróżka kwiaty ma fantastyczne, kwitnie bardzo długo,
ale jest z nimi czasami trochę problemów. Ostróżki przede wszystkim wymagają podpór. Ostróżka zostawiona sama sobie będzie nam się pokładała, wykładała i niestety to jest z nią problem. I teraz jest tak, że ja do każdej ostróżki wbijam taką bambusową tyczkę i podwiązuję na ósemkę takim sznureczkiem, żeby nam się te pędy kwitnące trzymały tak, jak się mają trzymać, a nie pokładały się. Ale uważam, że jest to warte tych niesamowitych kwiatów. Także polecam także, ale uczulam Was na to, że po pierwsze będziecie musieli je właśnie, nie chciałabym nazwać tego palikowaniem, bo to wystarczy naprawdę najcieńsza bambusowa tyczka, ale trzeba to robić. Kochają ją ślimaki, chociaż jak ja je sadziłam, to byłam przerażona tym, że te ślimaki będą je zżerały, ale jakoś nie jest to u mnie jakiś ogromny problem. Ja ostróżki mam przy mojej ściance. I tam naprawdę świetnie dają radę. Jest tam bardzo żyzna gleba, dobra wilgotność, ale też gleba jest bardzo dobrze zdrenowana i potrzebują oczywiście sporo słońca. Choć mam ostróżki w jednym takim miejscu, które jest półcieniste, także kwitną, nie aż tak obficie, ale kwitną. Także ostróżki polecam Wam do Waszej kolekcji. Bylina numer 6 to łubin. Roślina, którą pewnie kojarzycie z ogrodów babci, takich klasycznie wiejskich ogrodów. Ja dołączyłam łubiny parę lat temu do tej mojej rabaty przy ściance i ona tak fantastycznie łączy się z czosnkami ozdobnymi, że ja po prostu stwierdziłam, że muszę mieć jeszcze więcej. Roślina ta kwitnie od czerwca gdzieś u nas zaczyna. Warto potem, gdy przekwita, usuwać kwiatostany, bo to powoduje dalsze kwitnienie. Ona bardzo dobrze rośnie i w glebie piaszczystej, i w glebie takiej próchniczej. Potrzebuje dobrze zdrenowanej gleby. Jedyny jej problem jest taki, że nie lubi, jeżeli jest zbyt dużo wapnia w glebie i warto zwrócić na to uwagę. Są przepiękne odmiany. Teraz naprawdę wypatrzyłam takie, które są takie łososiowo-pomarańczowe, ale im piękniejsze, tym trudniej mi je utrzymać w ogrodzie. Natomiast taka klasyczna, fioletowa odmiana u mnie trzyma się już naprawdę, chyba ta, którą mam najdłużej, to mam ją chyba 5 lat. Co roku fantastycznie wraca, fantastycznie kwitnie. Natomiast ciągle będę próbować, bo wyglądają przepięknie, szczególnie właśnie z czosnkami ozdobnymi. Po prostu to połączenie dla mnie jest jednym z moich ulubionych. Kolejna bylina może nie jest typową byliną i rzadko spotyka się ją w ogrodach, natomiast jest niesamowita. Nazywa się rutewka Delawaya. Jest to bylina, która rośnie niesamowicie wysoko. U nas osiąga grubo ponad 2 metry wysokości i kiedy zakwita, tworzy taką chmurę fioletowych kwiatków. Ja ją po prostu uwielbiam. Mam tylko jedną w ogrodzie i chyba dołączę kolejne, ponieważ ten efekt jest tak eteryczny i tak niesamowity. Długo się zbiera, trzeba ją mieć w ogrodzie ileś lat, żeby ten efekt był naprawdę takiej chmury. U nas jest w ogrodzie już chyba z 7 lat, także teraz już jest taka dość pokaźna i wygląda to fantastycznie. Natomiast zerknijcie, wiem, że nie jest to typowa bylina, ale wydaje mi się, że warto choć jedną dołączyć, bo ona tak góruje nad rabatą. Ja mam ją pomiędzy różami i ona po prostu jak zakwitnie, to zawsze wszyscy pytają, cóż to takiego jest, bo wrażenie jest naprawdę niesamowite. Rutewka bardzo lubi żyzną glebę i wilgotną glebę. Oczywiście nie mówimy o zastojach wody, tylko o takiej ziemi, która będzie dobrze trzymała wilgoć. Ona nie lubi tych momentów przesuszenia, wtedy będzie rosła nieco niższa i kwitła niżej. Natomiast u mnie jest w takim miejscu, gdzie jest mnóstwo kompostu, ta ziemia jest bardzo... Tam jest glina, którą mieszam, jak wiecie, z ogromną ilością kompostu. Dzięki temu po pierwsze trzyma lepiej wodę, jest tam bardzo żyźnie i nie ma tych takich momentów, w których się przesusza. W momencie, kiedy będziemy jej dawać taką sytuację, że będzie sucho, mokro, sucho, mokro, sucho, mokro, ona może rosnąć nieco mniejsza, będzie miała mniej kwiatów i będą niżej, a głównie o to nam chodzi, kiedy ona rośnie, aby właśnie była taka, wiecie, konkretna i żeby te kwiatostany były wysoko. Jest to też ten typ byliny, jeżeli macie takie miejsce, na przykład, nie wiem, macie jakąś altanę czy jakąś taką ścianę, która będzie dawała jej fajne, ciemne tło, to ona wtedy też zrobi niesamowity efekt. Teraz powiemy sobie o bylinach, które kwitną nieco później
i jednych bylinach, o których muszę wspomnieć, których kwiatów nie znoszę, ale bardzo, ale to bardzo lubię ich liście. To może od nich zacznijmy. I chodzi mi oczywiście o funkie, czyli hosty. Fantastyczne rośliny do zacienionych miejsc, bardzo dobrze rosną także w glebie takiej, która jest wilgotna. Ja nie znoszę ich kwiatów i obcinam je zawsze, ale bardzo lubię efekt. One są dla mnie takimi roślinami trochę takimi dżunglowymi. Te liście są masywne, można je kupić w takiej ilości odmian z tak przeróżnymi wybarwieniami na liściach. Ja mam taką swoją ulubioną odmianę, która nie ma zbyt dużo tej wariegacji, natomiast ma niesamowitą zieleń liści. To jest odmiana guacamole, ale jeżeli na pewno macie u siebie jakieś hosty, wiecie, że tych odmian jest naprawdę mnóstwo. Mogą być i z białymi elementami, z żółtymi, o przeróżnych liściach, które są bardziej pokarbowane albo bardziej gładkie czy błyszczące. U mnie po prostu rosną bez najmniejszego problemu. Lubią tą moją żyzną glebę, to, że ona trzyma dobrze wilgoć i są fantastycznymi bylinami do obsadzania tych zakątków, które są bardzo zacienione. Ja nawet naprawdę w takich super ciemnych miejscach mam hosty i rosną jak szalone. Także na pewno każdy z Was takie miejsce w ogrodzie ma i nie bardzo wie, co tam można wsadzić. Uważam, że hosty są świetnym wyborem. Kolejna roślina, która kwitnie nam właśnie w połowie lata, czyli po tym, kiedy te wszystkie takie typowe angielskie byliny już przekwitają, wtedy pojawiają się one, floksy. Floksy wiechowate, ja je po prostu uwielbiam, są to wysokie rośliny, fantastycznie kwitnące, raczej u mnie nie chorujące, chociaż zdarzają się oczywiście problemy z mączniakiem. To jest taki moment w roku, kiedy bardzo często jest wilgotno i ciepło i niestety mączniak lubi się na nich zalęknąć. Ale u mnie tak naprawdę, nawet jak on ma mączniaka, to i tak kwitnie, więc tutaj można sobie z tym poradzić. Natomiast tak fantastycznie, jak te rośliny kwitną, dają też taką chmurę kwiatów. I to jest taki moment w ogrodzie, w którym warto właśnie je mieć, dlatego że nie wszystko wtedy już wygląda tak pięknie i trochę kwiatów nam się zawsze przyda. Odmian także, tych floksów jest mnóstwo, warto sobie zerknąć w internecie, jak one wyglądają. Ja, jeżeli chodzi o rabatę białą, to bardzo lubię floksa Dawid chyba się nazywa i on jest taki idealnie biały i dla mnie wygląda super. Natomiast mam też inne floksy, których nazw niestety nie znam, bo kiedyś kupiłam je po prostu bez nazw, ale są bardzo fajne i bardzo je lubię i tak w sumie nie zależy mi na tym, żeby znać ich nazwę. Fajnie, że wracają co roku i zawsze kwitną niesamowicie obficie. Pamiętajcie o tym, że floksy lubią żyzne podłoże, wilgotne podłoże, ale nie takie, w którym stoi woda. Także podobnie jak poprzednie byliny, o których Wam mówiłam. I warto dać im takie miejsce, które będzie dla nich dobre, bo w momencie, kiedy dajemy im miejsce nieodpowiednie, one bardziej są narażone właśnie na te choroby, a mączniak naprawdę bardzo je kocha. Ostatnia, dziesiąta bylina to jeżówki. Jeżówki są tak radosnymi kwiatami, kochają je motyle. Ja stwierdziłam w tym roku, że motyle kochają bardziej jeżówki nawet niż moją budleję Dawida, także to budleja Dawida nazywa się takim krzewem butterfly bush po angielsku, czyli takim, który przyciąga właśnie motyle. Natomiast okazało się, że jeżówki to jest to, co one kochają najbardziej. Jeżówki lubią glebę nie podmokłą, ale też nie za suchą. U mnie udają się tak naprawdę w każdym miejscu, w którym mam, które ma odpowiednią ilość słońca. Tylko ważne jest, żeby ta gleba była zdrenowana, ale wydaje mi się, że to są takie rośliny, z którymi naprawdę nigdy nie miałam żadnych problemów. Kwitną fantastycznie, warto oczywiście jeżówkom ścinać kwiatostany, kiedy przekwitną, można je też zostawić, będą kwitły troszeczkę krócej, ale można je zostawić, bo są świetne na zimę, żeby zostawić je dla ptaków. Natomiast jeżeli chcecie przedłużyć ich kwitnienie, to warto, kiedy przekwitają, ścinać te obeschnięte kwiaty i wtedy one będą kwitły. Tak jak pokazywałam Wam jesienią, obcinałam i one później jeszcze kwitły, aż prawie że do przymrozków. Także jeżówek odmian jest teraz dostępnych na rynku taka ilość. Ja mam jeszcze takie jeżówki, które kupowałam jako jeżówki bez żadnych odmian, klasyczne takie różowe, ale uwielbiam je. Natomiast wybór jest ogromny, także możecie przeszukać sobie teraz internet, zobaczyć te, które Wam się podobają. Są w przeróżnych kolorach, w kształtach także wydaje mi się, że warto także je dołączyć do ogrodu, bo są właśnie tymi bylinami, które kwitną nieco później i dodadzą fantastycznego koloru. U mnie na rabacie jeżówki są połączone z
Cóż ja tam mam? Różę perowską i dla mnie to połączenie właśnie tych moich różowych jeżówek z tą perowską, która kwitnie takim przepięknym fioletem. Ważne jest tylko to, żeby to była gleba dobrze zdrenowana, bo perowska nie znosi, kiedy jest wilgotno w glebie, także u mnie tam najwyraźniej wszystko gra, bo to jest ta rabata podniesiona przy ściance i ja zawsze dorzucam tam też werbenę patagońską i to połączenie właśnie różu, fioletu tworzy niesamowitą kolorystyczną plamę i po prostu tam aż bzyczy i furczy od tego, co tam się dzieje, kiedy przylatują tam te wszystkie owady. Zadałam Wam dzisiaj pytanie na Instagramie, czy macie jakieś pytania odnośnie bylin i przede wszystkim powtarzało się, czy warto je siać z nasion. Ja uważam, że nie. Zabierze Wam to sporo czasu, nie zawsze te efekty będą udane, nie zawsze ta bylina zakwitnie Wam w pierwszym roku. Zajmie Wam to sporo czasu. Ta sadzonka naprawdę nie kosztuje dużo. Uważam, że warto kupić, są w różnych rozmiarach mniejsze i większe te sadzonki. Jeżeli chcecie szybki efekt, kupcie te droższe. Jeżeli chcecie efekt już kwitnienia w pierwszym roku, ale sadzonka nie musi być jakaś super wielka, to kupcie troszeczkę mniejszą. Natomiast od nasion zabierze Wam to więcej czasu. Ja tego nie robię. Ja sieję jednoroczne i warzywa i uważam, że jeżeli chodzi o byliny, to warto je w odmianach kupować. Tak jest szybciej. Naprawdę byliny to są te rośliny, które jeżeli macie ogromny ogród i chcecie szybko efekt, to byliny to jest to. Pójdźcie w byliny, w rośliny jednoroczne je możecie spokojnie wysiać i będziecie mieć naprawdę szybki efekt, mnóstwo kwiatów, przepiękne kępy. Byliny nie są roślinami, które są jakieś bardzo skomplikowane, rzadko kiedy i mają się ich choroby. Powiedziałam Wam w przypadku, których one zdarzają się częściej, natomiast 80% z tych, o których wspominałam, naprawdę nie tworzy problemów, jeżeli wybierzecie odpowiednie miejsca z odpowiednim światłem i z odpowiednią glebą. Także gorąco polecam Wam te byliny, jeszcze powiem, o których wspomniałam, nawet mam tutaj zapisane, czyli mówiliśmy o kocimiętkach, przywrotniku ostroklapowym, brunerze Jack Frost, geranium rozan, czyli bodziszek rozan, ostróżki, łubin, floksy wiechowate, jeżówki, rutewka Delawaya i hosty. To były oczywiście tylko 10 roślin, tych bylin jest mnóstwo i nie wspomniałam o dziesiątkach z nich, to nie jest tak, że ich nie lubię, po prostu wybrałam te, które moim zdaniem sprawdzają się naprawdę najlepiej lub są bardzo, ale to bardzo efektowne. Oczywiście w kolejnych wideo opowiem Wam o kolejnych i wiosną będę Wam pokazywać w trakcie spacerów po ogrodzie, jak one u nas kwitną. Ja oczywiście jeszcze też napiszę posta na blogu, w którym całą tę wiedzę postaram się tak przekazać, może lepiej niż jak o tym opowiadam, żebyście mieli tak wszystko, całą tą wiedzę skomasowaną, czego potrzebują, jakie stanowisko i tak dalej. I oczywiście wrzucę zdjęcia z naszego ogrodu, jak te rośliny wyglądają, żebyście mogli sobie zwizualizować, jak taka roślina wygląda, jak już jest w ogrodzie. Bo wiecie, jak przychodzi taka sadzonka, którą zamówicie, to ona z reguły wiosną wygląda tak, no tak sobie, no bo ledwo wychodzą jakieś listki, nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. I fajnie zajrzeć zawsze do ogrodu kogoś, kto ma już je parę lat, jak to wygląda w sezonie, jak ta roślina już się rozrośnie. Mam nadzieję, że wideo Wam się podobało. Jeżeli tak, dajcie oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału, bo oczywiście, gdy tylko nadejdzie wiosna, będziemy chodzić po ogrodzie, oglądać, jak to wszystko wygląda i w ten sposób, że wciskacie dzwonek przy subskrypcji, nie umyka Wam żadne wideo. Do zobaczenia w następnym odcinku.